10 najdziwniejszych planet w naszym wszechświecie. Korot 7b. Planeta pozasłoneczna typu superziemia odkryta w 2009 roku, położona w gwiazdozbiorze jednorożca i odległa o około 490 lat świetlnych od Ziemi. Obiega ona pomarańczową gwiazdę Korot 7, młodszą i nieco chłodniejszą od naszego Słońca. Jest to pierwsza tego typu planeta odkryta metodą obserwacji tranzytu. Otóż planeta była pierwszym niemal w całości złożonym ze skał, które regularnie się topią, obiektem. Ogromne temperatury panujące na i pod powierzchnią powodują, że planeta jest pokryta lawą. Nocami temperatura wprawdzie spada do poziomu minus 200 stopni, ale niewiele to zmienia. Dzienna temperatura może przekraczać nawet 2000 stopni. Wahania temperatury mogą być dużo mniejsze, jeśli planeta posiada atmosferę, jednak ze względu na bliskość gwiazdy mogła już ją stracić. Prawdopodobnie skały powierzchniowe przynajmniej w części są stopione. Spekuluje się, że siły pływowe rozgrzewające wnętrze tej planety mogą ją zniszczyć w przeciągu następnych kilku miliardów lat. HD 1887573 AB. Jest to hipotetyczna planeta pozasłoneczna okrążająca gwiazdę HD 1887573A, której odkrycie zostało ogłoszone 14 lipca 2005 roku przez Polaka, doktora Macieja Konackiego, polskiego astronoma pracującego w Stanach Zjednoczonych. Jeśli istnienie planety zostanie potwierdzone, będzie to druga planeta znajdująca się w potrójnym układzie gwiazdowym, co oznacza, że ma aż 3 Słońca. Temperatura powierzchni planety wynosi około 720 K. Wokół gwiazdy centralnej krąży układ podwójnych gwiazd ze okresem wynoszącym 25 lat, a dwie gwiazdy tworzące ten układ obiegają wspólny środek masy w czasie 156 dni. Układ planety znajduje się 149 lat świetlnych od Ziemi w konstelacji Łabędzia. J1407b. Odkryta w 2012 roku planeta znajduje się około 400 lat świetlnych od Ziemi i z pewnością należy do jednej z najdziwniejszych obiektów w znanym wszechświecie. O ile widok Saturna i jego pierścienie wyglądają niesamowicie, o tyle to, co dzieje się wokół J1407b, jest po prostu spektakularne. System pierścieni jest 200 razy większy. Gdyby przenieść go na obrzeża naszego Układu Słonecznego, jego pierścienie byłyby o wiele widoczniejsze niż nasz Księżyc. WASP-12b. Planeta pozasłoneczna typu gorący Jowisz, odkryta w 2008 roku, znajdująca się w odległości około 1400 lat świetlnych od Ziemi. Orbituje wokół gwiazdy macierzystej, a właściwie jej bardzo blisko, ponieważ jest to mniej więcej 1/44 odległości Ziemi od Słońca. Jeden rok wynosi tam zaledwie jeden dzień. Temperatura na powierzchni planety to 2500 K. Atmosfera planety posiada bardzo dużą zawartość węgla. W atmosferze znajduje się go więcej niż tlenu. Odkrycie to sugeruje, że planeta musi mieć zupełnie inną budowę niż inne znane nam planety. Co ciekawe, jest to najgorętsza planeta, jaką dotąd poznaliśmy. PSR B 1620-26B, inaczej planeta Matuzalem. Planeta pozasłoneczna położona około 12 tysięcy lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jak niemal wszystkie planety pozasłoneczne odkryte do tamtego czasu, PSR zostawała pierwotnie wykryta dzięki efektowi Dopplera, powodującemu cykliczne zmiany w promieniowaniu gwiazdy. Badania orbity planety pozwoliły także na oszacowanie masy białego karła i zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że biały karzeł powinien być młody i gorący. 10 lipca 2003 roku na konferencji prasowej NASA ogłoszono wykrycie białego karła przy użyciu teleskopu i potwierdzenie jego przewidywanych właściwości. Odkrycie dokonał zespół pod kierownictwem Steina Sigurdssona na konferencji. Wprowadzono też nazwę Matuzalem. Co w tej planecie jest takiego wyjątkowego? Planeta Matuzalem jest młodsza od naszego uniwersum
o jakiś miliard lat, co czyni ją najstarszą znaną planetą. Oznacza to, że ma już jakieś 12 miliardów lat. Jakby tego było mało, posiada dwa słońca, a rok trwa tam około 100 ziemskich lat. Odkryto ją w 2003 roku, tak jak wcześniej wspomniałem. HP1b. We wszechświecie istnieją różne dziwaczne rzeczy, a ta planeta z pewnością zalicza się do ścisłej czołówki nietypowych obiektów. Imponuje swoim rozmiarem, gdyż jest większa od Jowisza, ale z uwagi na brak skalnego jądra oraz niezwykle małą gęstość, która jest czterokrotnie mniejsza niż ziemska woda, mogłaby bez problemu unosić się na powierzchni morza czy oceanu. Oczywiście o ile gdziekolwiek istniałby równie duży wodny zbiornik. Tak czy inaczej, planeta ta uchodzi za najlżejszą we wszechświecie. Sweeps 10. Czas potrafi mijać w zastraszającym tempie, a im starsi się robimy, tym mamy wrażenie, że lata szybciej nam upływają. Szczęśliwie to, czego doświadczymy na Ziemi, jest niczym w porównaniu do tego, co dzieje się na Sweeps 10. Dzięki niezwykle niewielkiemu promieniowaniu orbity, planeta okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 10 godzin. Oznacza to, że co 600 minut mija tam kolejny rok. Dzięki czemu Sweeps 10 uchodzi za najszybszą planetę we wszechświecie. PSR J1719-1438b. Odkryta w 2011 roku planeta jest prawdopodobnie jedną z najbardziej wartościowych planet we wszechświecie, przynajmniej jeśli uwzględnimy ziemską miarę. Dlaczego? Otóż planeta ta składa się w całości z diamentu. Nie należy jednak myśleć o nim tak jak o minerale dostępnym na naszym globie. Jest o wiele gęstszy. Nie jest to oczywiście jedyny obiekt tego typu we wszechświecie, gdyż odkryto już inne podobne planety, jednakże to właśnie ta planeta, której nazwy nie chce mi się ponownie czytać, jest najbardziej diamentowym obiektem we wszechświecie. TRES 2b. Czyli najmroczniejszy obiekt w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście nie licząc czarnych dziur, my tutaj mówimy o planetach. Odkryto ją w 2006 roku i szybko stwierdzono, że jest jednym z gazowych gigantów. I skład jest nam wciąż nieznany, ale ta niezwykła substancja lub mieszanka gazów sprawia, że planeta nie odbija nawet 1% docierającego do niej światła. Dla porównania, świeżo położony asfalt odbija 10% światła. Wyobraźcie więc sobie, jak czarna musi być TRES 2b. GJ1214b, czyli planeta zaliczana do kategorii Superziemia. Jednak wbrew pozorom z naszą Ziemią ma niewiele wspólnego. Odkryta w 2009 roku, jest od naszej planety większa blisko 3 razy, ale tym, co przede wszystkim ją wyróżnia, jest jej struktura. Obiekt niemal w całości składa się z wody. Morza i oceany stanowią ponad 70% jej powierzchni, a do tego grubą atmosferę tworzy głównie para wodna. Budową wewnętrzną planeta zapewne znacznie różni się od Ziemi. Przy wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu woda może występować tam w formach niespotykanych na Ziemi. Na przykład pod postacią gorącego lodu, wysokociśnieniowej odmiany poliframicznej lodu, czy też w stanie nadkrytycznym, bez granicy faz między cieczą a gazem. Modele budowy planet tej średnicy sugerowały dwa warianty budowy wewnętrznej. Przy założeniu, że planeta posiada pierwotną otoczkę wodorowo-helową jak Neptun, woda może stanowić około 70% jej masy, jest jednak druga wersja. Jeżeli atmosferę tej planety tworzyłaby tylko para, woda może stanowić nawet 88% masy planety. Pod atmosferą z kolei może znajdować się ocean o głębokości dziesiątek lub nawet setek kilometrów. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!